Dzień dobry wszystkim, z tej strony Lourdes, witam Was bardzo serdecznie w naszym dzisiejszym unboxingu styczniowego Pixel Boxa. Te boksy niosą za sobą tyle niewiadomych i zawsze jestem potężnie ciekawa, cóż tym razem przytrafi nam się w środku, plus dodatkowo, czy będą tu jakieś na tyle ciekawe gadżety, żeby trafić na moją, że tak powiem, półkę chwały. Otwierajmy po kolei. Co ciekawe, nie chcę patrzeć, ale pierwszy raz jest coś, co leżało na kartce. Zawsze było tak, że jednak ta kartka, ta nasza klasyczna karteczka, była na samej górze i przykrywała całość. Tutaj coś dużego białego jest na górze, ale ja nie patrzę, nie chcę sobie tutaj spoilerować. Styczniowy temat naszego boksa retro. Tak więc zacznijmy po kolei. 1. Ocieplacze z przedniej epoki, czyli licencjonowany retro zestaw z szalikiem i czapką w kolorach i z logo PlayStation. Pierwsza myśl, jaka przychodzi mi do głowy, to to, że w poprzednim boksie był szalik Harry'ego Pottera, więc zobaczmy. O kurde! Ej, czajcie? Patrzcie, mamy tutaj naprawdę świetne kolory. Dobra, cofam to rozczarowanie początkowe, bo trochę się już zajarałam, że tak powiem, bo kwestia kolorystyczna jest naprawdę przednia, szczególnie, że również tutaj sposób wykonania widzę, że jest zdecydowanie lepszy. Zobaczcie sobie, tutaj mamy takie jakby gumowe, albo nawet to takie pseudoskórzane wyszycie z PlayStation. Kwestia kolorów jest przesłodka, naprawdę chyba będę nawet nosić tę czapkę. Szczególnie, że w ostatnim czasie naprawdę zrobiło się też trochę zimno. Pokażę Wam jeszcze szaliczek, który również jest przesłodki. Tutaj również mamy taki wyszyty znaczek logo PlayStation. No, jeśli mam być szczera, to chyba Pixel Box oglądał mój poprzedni unboxing, kiedy mówiłam, że poprzedni szalik był strasznie tandetny, ponieważ był mega cienki. No, ten jest zdecydowanie grubszy, nawet tak jakby, nie wiem, zobaczyć pod światło, to ta włóczka bodajże jest zdecydowanie lepszej jakości, więc jak mam być szczera, to naprawdę prezentuje się świetnie. Przepiękne, naprawdę podoba mi się. To muszę przyznać, że naprawdę spoko gadżet. Pomijając kwestię tego oczywiście, że no, kolejny szalik w drugim, tak, co by nie było, w boksie po boksie mamy tak jakby kolejny szalik, no ale dobra, przemilczmy to. Numer 2. Schowek na żetony do automatów, czyli licencjonowany portfel z logiem Atari. Dobra, szukajmy. No dobra, jest portfel. Moje uczucia są dosyć mieszane, szczególnie, że no, ja osobiście nie lubię takich małych portfeli. Mój portfel jest taki 3 razy większy, żeby tam się mieściły te wszystkie karty i nie wiadomo jeszcze jakie rzeczy. Szkoda, że nie pieniądze, ale no, taki malutki, zwykły portfelik, no nie wiem, no jeżeli ktoś lubi, na przykład nawet się nie zamyka, mój portfel na przykład się zamyka jeszcze na zamek, żeby tam nic nie powypadało, więc to też jest mega spoko opcja, lubię takie solidne, konkretne rzeczy, no tutaj jest taki składany na pół, nie wiem, tu sobie można włożyć pieniądze, żeby wypadły i no taki średni gadżet. Dobra, next. 3. Odznaczenie za rok 2021, czyli dostępna tylko w tym Pixelboxie i Pixelboxie Mini, limitowana przypinka. Czyli klasyczny gadżet, który jest w każdym boksie. Tutaj mamy naklejkę oraz przypinkę z naszego boksa, czyli klasyczny gadżet, który sobie idzie poleżeć w szufladzie. Numer 4. Coś dla grzybiarzy hydraulików. No tutaj mi się od razu Mario Bros. Kojarzy. Czyli dostępna tylko w tym Pixelboxie i Pixelboxie Mini,
limitowana koszulka. Faktycznie jest koszulka. Tutaj zawsze taka największa nadzieja się w tych koszulkach kryje, bo wow, Pachita. Mamy taką koszuleczkę z Mario. No dosyć taka, no rozumiem też, takie, rzekłabym, że lekkie niedoskonałości są w tym białym kolorze, jakby się tak bliżej przyjrzeć, ale też nie ma tutaj co za bardzo wymagać. Never too old to play. To akurat w 100% się zgodzę, jak mam być szczera. No koszulka nawet taka sobie, bywały lepsze, zdecydowanie lepsze, szczególnie w takich jaskrawych kolorach, które lubię. Może sobie z powrotem tu odłożę, żeby się nie mieszało. No koszulka tak może być, bym rzekła. I gadżet numer 5. Tylko w tym Pixel Box. Przyjacielski Buhater, czyli licencjonowana maskotka Bu z gry Super Mario. Postać Bu z Super Mario. Nie wiem, o co chodzi. A, dobra, to jest ten duszek. Zaraz wam pokażę. Ojejku, jeszcze tu jest zapakowany. Ojej, patrzcie, taki duszek. Ja mogę mu tu palec włożyć. Jesus, co to za zabawka? Kto takie zabawki tworzy? Autentico, ma tam dziurę. Strasznie dziwnie mi się to skojarzyło, Boże. Masakra. No dobra, no jakaś tam pluszowa zabawka, no. No wolałabym na przykład Mario, jak mam być szczera. No ale no niech będzie jakiś tam duszek, smotruszek, no. Okej, dobra, nie będę krytykować. No jest maskotka z dziurką, niech sobie będzie. Ale no jakbym miała podsumować, no to wiadomo, no musimy się tutaj w tych gadżetach zmieścić w jakiejś konkretnej kwocie. No wiadomo też, jak jakiś gadżet będzie lepszy, no to inne muszą być troszeczkę gorsze. I zdecydowanie tutaj wygrywa ta czapka PlayStation. Jestem przepotężnie zadowolona, że ją mam. Nigdy nie myślałam, że będę miała czapkę z PlayStation. I tym bardziej mega się cieszę. Bardzo mi się te kolory podobają, chociaż jak zapewne wiecie, za dużo kolorów nie noszę. To myślę, że tutaj byłby w taki fajny gadżet urozmaicający na przykład moją garderobę. Maskotka, no miękka, no. No co mam powiedzieć? No nie podoba mi się. Portfel też mi się nie podoba, niestety. Ja chyba będę robiła jakieś giveaway'e po prostu, bo tych gadżetów mi się zaczyna trochę sporo zbierać. A no nie będę z nich korzystać, a myślę, że na pewno są osoby, na przykład jacyś faceci, którzy mają mało rzeczy w portfelu i im by się na przykład taki portfelik spodobał albo przydał. No też tutaj oczywiście mamy naszą klasyczną przypinkę, naklejkę, no i ta nasza koszulka, która no fajna, ale no myślę, że mogła być trochę lepsza. Ale nie jest źle. Jestem ciekawa, aż się zaplątałam tutaj. Jestem ciekawa, czy tak jak w poprzednich boksach były takie sytuacje, że na przykład było można sobie wylosować, tak jak tutaj mam Atreusa z maskotek i też był chyba Kratos. Więc zastanawiam się, czy po raz kolejny trafiłam taką średnią maskotkę. W sensie nie mówię, że Atreus jest średnią maskotką, ale taką niegłówną postać z jakiejś konkretnej gry. I na przykład pozostałe osoby mają na przykład Mario, albo tego zielonego, to był chyba Luigi, nie pamiętam. No i tak trochę mnie to zastanawia, czy są różne boksy, w których są różne gadżety. Trochę to słabe, ale z drugiej strony, jakbym miała te lepsze gadżety, to bym powiedziała, że to jest spoko. No ale z racji, że mam te takie gorsze, średniejsze, to uważam, że są takie... No ale co... Jakbym miała być szczera i podsumować, to ten box nawet w miarę mi się podoba, ale chyba tylko i wyłącznie dlatego, że ta czapka mi się podoba, a chyba najbardziej to logo tego naszego klasycznego PlayStation. Tak, zauroczyłam się w tej czapce, to na pewno.
No dobrze, moi kochani, ja wyczekuję kolejnego Pixelboxa w kolejnym miesiącu. Dajcie znać, czy wy zamawialiście tego boksika i jakie gadżety są w waszych boksach, bo może macie coś fajniejszego. No na pewno też podzielcie się, czy wam się te gadżety podobają i czy chcielibyście coś z tego boksa, co na przykład niekoniecznie mi przypadło do gustu, a wy jesteście wielkimi fanami, na przykład bardzo byście coś chcieli. I nie zapomnijcie oczywiście o łapce w górę, o subskrypcji kanału i do zobaczenia już niedługo. Cześć!